Jagiellonia Białystok wreszcie wygrała pierwszy mecz na wiosnę, odrabia straty do Wisły Kraków. Tych punktów jest już tylko 6, a ze mną jest Przemysław Piotrowski, dziennikarz Ekstraklasa TV. Witaj. Cześć. I powiedz, czy po tej grze, którą obejrzałeś, czy Jagiellonia jest w stanie odebrać Wiśle mistrzostwo? Bo myśmy Wisłę właściwie już koronowali na mistrza i Jagiellonia wydaje się jedyną drużyną, która może jej jeszcze w tym przeszkodzić. Tak, Jagiellonia niespodziewanie odrobiła punkty do Wisły, ma straty już tylko 6 oczek. I zadajesz dobre pytanie, bo Jagiellonia tak naprawdę może być zadowolona jedynie z wyniku. Ta gra z Arką jej się nie układała. Gdynianie, co ciekawe, z nowym trenerem, który wreszcie miał tydzień czasu na przepracowanie z własnymi piłkarzami, tę drużynę troszeczkę inaczej ustawił. Arka zagrała odważniej i białostoczanie mieli problemy przez długie momenty z wyprowadzaniem piłki z własnej połowy nawet. Jagiellonię uratował Marcin Burkhardt, który po kontuzji wyleczył się, wszedł w drugiej połowie na boisko. No i widać, że to ten piłkarz może być liderem Jagiellonii. Czy Jagiellonia może zagrozić Wiśle? No tutaj musielibyśmy spojrzeć w kalendarz. No właśnie, bo mam wrażenie, że już ze wszystkimi najgroźniejszymi rywalami Jagiellonia na wiosnę nie wygrała. Tak, ale właśnie Ekstraklasa jest taką ciekawą ligą, że tak naprawdę łatwych przeciwników nie można szukać w dole tabeli, bo wszyscy w zasadzie grają albo o utrzymanie, albo o europejskie puchary. Tak więc nawet takie wyjazdy jak do Bytomia czy mecz z Krakowią mogą być dla Jagiellonii bardzo ciężkie i tutaj nie możemy patrzeć na to, że Jagiellonia ma za sobą mecze z Lechem czy z Wisłą. A powiedz Wisła, patrząc na jej kalendarz? No Wisła może ten kalendarz mieć trochę trudniejszy niż Jagiellonia, ale tak naprawdę jedzie jeszcze do Wrocławia. To jest teren, gdzie ciężko będzie jej o zwycięstwo. No ale ma też takie mecze jak choćby z GKS-em Bełchatów w najbliższej kolejce, gdzie no tak naprawdę powinna zwyciężyć bez trudu, jeżeli zagra na tym swoim odpowiednim poziomie. No ale jedzie też do Gdańska, z Lechem gra u siebie. No trudno tutaj na podstawie takiego kalendarza wyrokować, bo nie wiemy też, jaka będzie forma innych drużyn. Lechia na razie gra bardzo słabo, ale przecież za kilka kolejek może zupełnie inaczej zespół Tomasza Kafarskiego się prezentować. Te 6 punktów powinno Wiśle wystarczyć, bo przecież Jagiellonia też na pewno będzie punkty tracić, choćby na wyjazdach, gdzie, jak wiemy, gra bardzo słabo. Dotąd na wiosnę było tak, że Jagiellonia grała dobrze, nawet w tym przegranym meczu z Wisłą, ale przegrywała. Teraz zagrała brzydko, ale wygrała. Czy myślisz, że jakiś wpływ na postawę drużyny mogło mieć odejście Wuka Sotirowicza? No na pewno trener Michał Probierz, wyrzucając Wuka Sotirowicza, oczyścił nieco atmosferę w zespole. To jest raz. Po drugie, już w Krakowie mówiąc o tym, że Wisła jest mistrzem, można koronować Krakowian, tak jakby zdjął trochę presji z zespołu i Jagiellonia zagrała może z większą swobodą, jeszcze nie tak, jak by tego oczekiwał trener, no ale na przykład błysnął dzięki temu, że zabrakło Sotirowicza, młody Pawłowski, który zaliczył asystę przy bramce. No i myślę, że z Tomaszem Kupiszem w najwyższej formie Jagiellonia jeszcze jest w stanie dużo punktów zdobyć i może nadrobić te straty do Wisły.